Już 26 raz w Izbicku odbyło się Śląskie Beranie. Konkurs, a raczej spotkanie fanów śląskiej gwary, które w tym roku połączono z Dniem Europy. Trzeba pamiętać, że jesteśmy Europą regionów i każdy region coś wnosi nowego. Jest ważne właśnie, żeby wiedzieć, skąd się pochodzi i co się wnosi do tej wspólnej kultury europejskiej. Ubiegłego roku ja sprawiałam, jak to było, usztarki na Wycugu, ale nie do końca, bo było za mało czasu. No i teraz na Wycugu starka mieli izba, mieli kuchnia, izba i komora, a w tej izbie stoły łoska i szrank, i o tym szranku dzisiaj go sprawiała. Oprócz występów solo można było zobaczyć również scenki przygotowane przez grupy teatralne. Z czym występujesz? Z przedstawieniem o śląskim kopciuszku. Na Wzgórzu Uniwersyteckim w Opolu są ciekawe rzeźby. Stoi tam piękno dziołcha z różą i harfą. To pomnik Joanny Gryzik, śląskiego kopciuszka. Jestem ze Śląska, to też mówię po śląsku. I też już wcześniej jeździłam tutaj na te przedstawienia. 2 lata temu nic nie zajęliśmy, ale 4 lata temu mieliśmy pierwsze miejsce. Jednak w tym turnieju nie chodzi tylko o pokazanie swojego talentu aktorskiego. Uczestnikom przyświeca jeden nadrzędny cel. Był taki okres, że po śląsku się nie mówiło. Natomiast wtedy jak ówczesny dyrektor z jedną z nauczycielek postanowili taki konkurs zorganizować, to właśnie po to, żeby to nie zanikało, żeby jednak pielęgnować, żeby jednak wskazać, że my tutaj mamy też tą swoją gwarę. To był pierwszy język polski, to dopiero w szkole się nauczyłam. Warto jest mówić po śląsku, żeby to nie zanikło, to też jest piękny język. Dzięki takiej misji konkurs od ponad ćwierć wieku przyciąga dziesiątki uczestników. Wyśka, miarkuj się! Zachódzę słoneczko, skoro mu zachodzić, bo mnie nóżki bolu, bo mnie nóżki bolu, po ty polu chodzić. Wracam co roku, tak na zmianę, jednego roku są scenki rodzajowe, w kolejnym są monologi. Wymyślam jakiś temat, coś mi tam chodzi po głowie i potem wokół jakiejś głównej myśli buduję całość. Magda uczy się tego, najpierw tekstu i pod moim okiem później uczymy właśnie się dykcji, żeby to ładnie powiedzieć, żeby to jakoś zagrać. Jak ino przyjdziemy do dom, to ciebie doja. No, potem mylko ze ślajdruja. Mocno nie wiecie, co to jest ślajdra. Lubi się gwarę, lubi się, no cenić się swoje dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo przodków, z miłości do tego. Jak widać, chętnych do podtrzymywania tradycji językowych w opolskich domach nie brakuje. Dzięki nim Śląsk nadal będzie gołdać, berać i rozprawiać.